Dziennik Korona Wiary, odcinek 71. Kochani, gdybyśmy żyli w czasach Jezusa, mielibyśmy za sobą w niebo wstąpienie. Bardzo skrótowo, choć najwyraźniej, zostało ono opisane przez ewangelistę Łukasza. Potem wyprowadził ich aż do Betanii. Tam uniósł ręce i Pobłogosławił ich. Także gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i zaczął wznosić się ku niebu. Oni natomiast pokłonili mu się, po czym z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Wersja w dziejach apostolskich, również Łukaszowa, jest nieco dłuższa. W odpowiedzi usłyszeli. Nie do Was należy poznanie okresów i dat, które sam ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie Ducha Świętego, kiedy na Was zstąpi, i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę. I obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, jak on wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy zapytali, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. Po tym wszystkim zeszli z góry zwanej Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi Szabatniej, i wrócili do miasta. Uczniom pozostało czekać jeszcze dziesięć dni do pięćdziesiątnicy na spełnienie się obietnicy wylania Ducha Świętego. Poczekajmy z nimi. To prawda, żyjemy po drugiej stronie pięćdziesiątnicy. Ale koronawirus spowolnił rytm naszej cywilizacji. Przeczuwam, że to ważny okres dla naszej wiary i korony. Na pewno mniej poprawek trzeba tam, gdzie działa się z rozmysłem. Jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.